Mhm. Franciszek Smuda dostaje swój pierwszy telefon w Wiśle Kraków i jego współpracownicy uczą go wysyłania SMS-u, w ogóle obsługi tego telefonu. No i Franc coś tam w tym telefonie z klapką klika i nagle brzęczy telefon Kazimierza Kmiecika. Kazimierz Kmiecik podnosi swój aparat, a tam okazuje się wiadomość od nowego numeru. Jak się okazało, Franciszka Smudy od treści ty chuju.